Demon Studio. ...15 Maciej Balawender, z szóstką Leszek Tarasek, z numerem 15 Marek Miża i z numerem 14 Patryk Kołodziej. Trenerem drużyny gospodarzy jest pan Dariusz Wójtowicz, drugim trenerem pan Dariusz Romuska, a funkcję kierownika drużyny pełni pan Stanisław Piłek. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą sędziowie reprezentujący Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Sędzią głównym zawodów będzie pan Marek Opaliński. Sędziowie asystenci to panowie Artur Załęczny i Sławomir Cierlich, a sędzią technicznym jest pan Sebastian Kwaśny. Delegatem PZPN-u na ten mecz wytypowany został pan Paweł Wysocki z Kielc, a obserwatorem PZPN jest pan Adam Pokrywka z Rzeszowa. I pytanie prawami bohaterów dzisiejszego spotkania. Come on!
piłki! Taki jest sport, co
mieliśmy sytuacje, gdzie chodziliśmy dużo, dużo razy z kontry. Tylko te ostatnie podanie, gdzie zagrać bliżej do bramki przeciwnika, bo nie jeden drugiego gonimy po rogach, wtedy już drużyna przeciwnika zdąży wrócić. Szkoda może chłopaki, mam nadzieję, że wszystko przed nami, bo tylko jeszcze raz powtarzam, że szkoda tego punktu. Tyle. Pan Dariusz Wójtowicz, proszę bardzo. Chciałbym podziękować drużynie gości przede wszystkim, że wykazali dużo zrozumienia i jakby przyjechali do nas, bo mieliśmy w pierwszym momencie grać, że jakby zrewanszowali się za to, co my żeśmy kiedyś w stosunku do nich zrobili, ale nie wszystkich stać na taki gest, dlatego dzięki za przyjazd. Co do samego meczu, to ogólnie rzecz biorąc troszeczkę światełka i szczęście nam dopisało, niewątpliwie i zaświeciło słoneczko dla nas w przeciwieństwie do poprzednich meczy. Myślę, że mecz nie był jakimś wielkim widowiskiem w naszym wykonaniu, też nie było wielkiej gry, ale ilość stworzonych sytuacji, powiedzmy stuprocentowych, dla nas była wystarczająca do tego, żeby szybciej zapewnić sobie, powiedzmy, prowadzenie i wygrać ten mecz, bo do momentu straty bramki to przeciwnik miał jedną sytuację, czy pół sytuacji, a drugą wykorzystał, tak? Znowuż po błędzie w ustawieniu. Natomiast my tych sytuacji naprawdę mieliśmy bardzo dużo. Nie strzeliliśmy na końcu troszeczkę szczęścia, strzał życia, taki strzał, ale tak jak mówię, to co wcześniej nam zabrano, szczęście tak dzisiaj nam dopisało. Jedna rzecz, która mnie najbardziej w tym wszystkim martwi, to niestety zbyt, może inaczej powiem, wynik, który żeśmy zrobili w tamtym sezonie, był wynikiem chyba ponad miarę, jeśli chodzi o możliwości, o umiejętności na tą chwilę. Natomiast spodziewałem się, że ten postęp w grze młodych zawodników, bo takich mamy w składzie praktycznie większość młodzieży, talentowanych, będzie większy. I to mnie troszeczkę martwi, że zawodnicy, nie będę lubił z nazwisk, o to chodzi, bo jeden na przykład fantastycznie poszedł do przodu i gra fenomenalnie, wydaje mi się. Natomiast kilku zawodników nie idzie z postępem do przodu, nie robi takich zdecydowanych postępów, jakbyśmy tego oczekiwali. I to mnie troszeczkę martwi w kontekście następnych spotkań. Ale najważniejsze, że 4 punkty mamy, to znaczy, że wygraliśmy, że nie jesteśmy już tą drużyną gdzieś tam prawdopodobnie na samym końcu, tak? Tylko gdzieś tam się przesunęliśmy odrobinę do przodu. I to jest istotne w tym wszystkim. Tak jak powiedziałem przed meczem, że nie styl dzisiaj będzie ważny, a 3 punkty, a zwycięstwo. No i to żeśmy zrobili i za to należą chłopakom się podziękowania, wszystkim za drugą połowę, gdzie z determinacją chcieli wygrać, dążyli do samego końca i to ich